Najlepszym czasem dziękczynienia człowiekowi za jego serce jest czas jego życia między nami. Ale czas ten niekoniecznie musi się skończyć z chwilą jego śmierci, bo nad śmierć potężniejsza jest miłość i wierzymy, że jest ona zawsze obustronna. Odszedł od nas ksiądz Wawrzyniec Bochenek. Pozostanie w mojej pamięci jako człowiek symbol, człowiek trwanie, człowiek, który w tym trwaniu jest związany z wiernością. Był osobowością mocną w tym sensie, że widząc pewne rzeczy do zrobienia, rzeczywiście potrafił je przeprowadzić pomimo wszelkich przeszkód. Ja pamiętam go szczerze, tak najbardziej jako człowieka konfesjonału. Częstokroć stał, kiedy szedłem do bazyliki, ale jak się uśmiechnął, ten uśmiech we mnie dzisiaj żyje. Bóg wyposażył go w wiele talentów i wszystkie te talenty na przestrzeni jego życia zostały wykorzystane. Pozostanie jako człowiek głęboko zamyślony, człowiek skromny, człowiek, który potrafi podzielić się swoim głębokim życiem. I czego nas nauczył? Nauczył nas miłości do Kościoła, jak Kościół miłować i mu służyć. Starał się być bliskim ideału, dlatego wszelkie talenty uzdolnienia starał się wyrazić właśnie poprzez swoją kapłańskość, poprzez swoją zakonność, przede wszystkim przez wierność Bogu i Kościołowi. To on przecież do ostatniej chwili kształtował, formował przyszłe małżeństwa. Niezmordowany po iluś latach. Tak wiele mogłem się nauczyć od człowieka, który związał jakby przed świętą Jadwigą życie zakonne, kapłaństwo, patriotyzm i posługę na dolnej ziemi. To on pomimo swojego zdrowia, które już od 2 lat było bardzo, bardzo mu dokuczało, każdego dnia wychodził rano na mszę świętą, którą jako pierwszy sprawował o godzinie 6:30, aby w tej małej wspólnocie ludzi, którzy gromadzili się wokół jego osoby, właśnie być świadkiem Chrystusowego przyjścia i Chrystusowej miłości. To jest człowiek, który podarował mi świat, kawałek, kęs własnych wartości, własnego trwania. Szanowni Państwo, to właśnie dzięki takim postawom mamy III Rzeczypospolitą. Ona na razie może nie dostrzega tych wielkich postaw, dlatego że jest dopiero w zorganizowaniu. Ale jestem przekonany, że przyjdzie czas dziękczynienia tym wielkim bohaterom, którzy pomogli nam odzyskać prawdziwą wolność dla naszej III Rzeczypospolitej.
słowa te padły z ust prezydenta Lecha Wałęsy, kiedy w czasie uroczystości jadwiżańskich 16 października ubiegłego roku nadawał krzyż komandorski Orderu Odrodzenia Polski Salwatorianinowi, księdzu dziekanowi Wawrzeńcowi Bochenkowi, kapłanowi, o którym przyszło nam mówić już dziś w czasie przeszłym. Odszedł do Pana 30 stycznia, mając za sobą 80 lat życia i ponad 50 lat posługi duszpasterskiej w Trzebnicy. Przypomnijmy jego głos, kiedy wzruszony dziękował za swoje odznaczenie. No trudno w takiej chwili zdobyć się na jakieś mądre, no ale serdeczne słowa. Chciałem podziękować najserdeczniej Panu Prezydentowi Najjaśniejszej Rzeczypospolitej za to wyjątkowe odznaczenie. Jedno mogę powiedzieć, że Polskę kocham. Służyłem w tajnej organizacji AK i na tajnych kompletach szkolnych w Krakowie. I potem tu przyszedłem i też niczego nie żałowałem, ażeby służyć w Polsce i wierzyłem, że tu Polska jest i będzie na zawsze. Ksiądz Wawrzyniec Bochenek przyjechał do Trzebnicy 25 sierpnia 1945 roku, by podjąć pracę duszpasterską, najpierw jako wikary, później po śmierci proboszcza księdza Alfreda Haubnera jako administrator parafii i w końcu, aż do chwili swojej śmierci, posługę dziekana. Zastał zniszczoną przez sowieckie wojsko bazylikę świętej Jadwigi oraz 3,5 tysiąca wiernych, wśród których wkrótce przyszło mu pracować samotnie. On sam tak wspomina ten okres. Chodziło przede wszystkim o to, by dać ludziom okazję do wyspowiadania się, żeby był czas na pogrzebanie zmarłych, żeby był czas na załatwienie formalności związanych z zawieraniem małżeństw, bo już na inne rzeczy nie było czasu. To była praca misyjna. To była wybitnie misyjna praca. O jakiejś systematycznej pracy duszpasterskiej, pracy w stylu współczesnym, obecnym, mowy być nie mogło. Kiedy się jechało w niedzielę do kościoła ze mszą świętą, to trzeba było oprócz mszy świętej, głoszenia Słowa Bożego, wyspowiadać, ochrzcić, udzielić ślubu, a czasem i poprowadzić pogrzeb. Pamiętam go także jako małe dziecko, ale z innej strony zewnętrznej, z opowieści wielu ludzi, mojej rodziny, wielu osób obcych, które go wspominały jeszcze jako młodego kapłana, który przybył na ziemię trzebnicką, który niezależnie od trudów, niezależnie od pogody, niezależnie od pory roku potrafił jechać po 20-30 kilometrów do różnych kościołów filialnych, aby tam tym ludziom, kiedy nie było kapłana, także służyć swoją pomocą kapłańską, poprzez sprawowanie mszy świętej, poprzez udzielanie właśnie sakramentów. Uczyłem wtedy religii. Przed południem w Trzebnicy, w liceum i po południu na kursach dla dorosłych. W przerwie obiadowej między godziną 13 a 15 była czynna kancelaria parafialna. O godzinie 15 znowu kursy dla dorosłych. Stamtąd po wykładach do bazyliki na nabożeństwo wieczorne. Takie to były dni. To była bardzo mozolna praca. Tym bardziej, że dyrektor szkoły prosił mnie też o to, bo nie mieli jeszcze nauczyciela od łaciny, żeby wziąć język łaciński. Uczyłem łaciny na kursach dla dorosłych. To była bardzo wdzięczna praca, bo byli tam poważni już panowie, ojcowie, żonaci. Bardzo wdzięczna praca.
O jakichś urlopach czy zastępstwach, o wakacjach mowy być nie mogło, bo nie miał kto zastąpić. Na spowiedź wielkanocną jechało się samemu, w pojedynkę. Nie można było poprosić księży, bo ich nie było. Pamiętam, spowiadałem w Złotowie, kościół filialny należący teraz do Zawoni, dawniej do Czeszowa. Była już 11 godzina w nocy. Byłem sam, a ludzie czekali jeszcze cierpliwie na swoją kolejkę. Co mnie urzekło w tej osobie? Co może urzec po pierwszym spotkaniu? Spotkaniu w czasie uroczystości jadwiżeńskich w Czebnicy. Wychodzi starszy kapłan, zaczyna prowadzić nabożeństwo. Nie pierwsze, na którym byłem, a co urzeka? Urzeka zafascynowanie tą świętą osobą. Ta żywa wiara, tak jakby postać świętej Jadwigi odkrył dopiero wczoraj. I to wpatrywanie się z pokorą i z jakimś zażenowaniem w tą wierną postać, która częstokroć dla mnie w najmniej oczekiwanym momencie jawiła się przed świętą Jadwigą. I tam kulił swoją głowę i tam coś szeptał długi moment, aby potem pokazać się jako wspaniały kaznodzieja, jako wspaniały organizator. To jest postać ojca Wawrzyńca, siedzącego na swoim krzesełku w zakrystii przy wyjściu do kaplicy świętej Jadwigi. Przed przyjściem księdza Wawrzyńca do Trzebnicy kult świętej Jadwigi w tamtejszym sanktuarium nie cieszył się dużą popularnością. Jednak dzięki jego staraniom z roku na rok uroczystości odpustowe w październiku gromadziły coraz więcej wiernych. Działo się to niejednokrotnie, mimo ostrych sprzeciwów ówczesnych władz. Jakaś łaska Boża podziałała na mnie, że zdałem sobie sprawę z tego, że kult ten trzeba tutaj ożywić. Dlatego poczynając od pierwszej uroczystości ku czci świętej Jadwigi, w czasie której odbywał się ingres księdza administratora Karola Milika, chcieliśmy gromadzić ludzi na te uroczystości. Objeżdżałem parafię w powiecie i uczyłem pieśni ku czci świętej Jadwigi, żeby ludzie idąc z pielgrzymką do Trzebnicy mieli już co śpiewać. Witaj, Pani Śląskiej Ziemi, oto serca Ci niesiemy. Ponieważ nie było komu ułożyć melodii, dlatego śpiewaliśmy teksty na melodię pieśni Witaj, Święty Stanisławie. To jest taka melodia pielgrzymkowa. I ludzie przychodzili już z tą pieśnią na uroczystość świętej Jadwigi. Sama uroczystość była z roku na rok coraz okazalsza. Częstokroć stał, kiedy szedłem do bazyliki, ale jak się uśmiechnął, ten uśmiech we mnie dzisiaj żyje. I pamiętam jego uśmiech, kiedy właśnie mówił o życiu wiecznym, o ostatecznym celu człowieka. Ale jestem przekonany, że przyjdzie czas dziękczynienia tym wielkim bohaterom, którzy pomogli nam odzyskać prawdziwą wolność dla naszej III Rzeczypospolitej. Jedno mogę powiedzieć, że Polskę kocham. Spieszmy się kochać ludzi. Tak szybko odchodzą. Zostaną po nich buty i telefon głuchy.
tylko to, co nieważne, jak krowa się wlecze. Najważniejsze tak prędkie, że nagle się staje. Potem cisza, normalna, więc całkiem nieznośna, jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy, kiedy myślimy o kimś, zostając bez niego. Nie bądź pewny, że czas masz, bo pewność niepewna. Zabiera nam wrażliwość, tak jak każde szczęście. Przychodzi jednocześnie jak patos i humor, jak dwie namiętności wciąż słabsze od jednej, tak szybko stąd odchodzą, jak drozd milkną w lipcu, jak dźwięk trochę niezgrabny lub jak suchy ukłon. Żeby widzieć naprawdę, zamykają oczy. Chociaż większym ryzykiem rodzić się niż umrzeć. Kochamy wciąż za mało i stale za późno. Nie pisz o tym zbyt często, lecz pisz raz na zawsze, a będziesz jak delfin, łagodny i mocny. Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. I ci, co nie odchodzą, nie zawsze powrócą. I nigdy nie wiadomo, mówiąc o miłości, czy pierwsza jest ostatnią, czy ostatnia pierwszą.